Hej Kasiemka, 15 minut dla lasu. Moim przyjacielem Flaming Recycling. Z drugiej perspektywy. Hejka, cześć. Przyszliśmy do takiego lasu, powiem wam, że jest tego niesamowicie dużo. Nie trzeba szukać tych śmieci. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Plastiki, butelki, szkła. Jest tragedia. Ale co? Mamy duże worki. Jest nas dwóch. I zaczynamy sprzątać. Powiem wam, że braknie nam tych woreczków. Aż go nie noszę. O. Jest większa małpka, jest las. Małpi gaj, tak. Masakra. Ja nie wiem, jak wam ludzie nie przeszkadza takie coś. Kolejna buteleczka. Następna. 15 minut dla lasu. Znicze, proszę bardzo. 15 minut dla lasu. Challenge Flaminga, który jest obok. Zachęcamy wszystkich. Na pewno będzie czyściej. Zobaczcie, co tutaj jest. Jak można tak śmiecić? Tragedia. Tak powrastane rzeczy. Już nawet nie noszę ze sobą worka, bo to jest bez sensu. Zbieramy może 3-4 minuty, zobaczcie. Pół worka, drugie pół worka. A tego jest naprawdę ogrom. Przy okazji grzybek. Jadalny tylko raz. Zobaczcie to. Ręce opadają. Ktoś sobie wyrzucił swoje weki. O. Łapka w dół dla wszystkich, którzy wyrzucają śmieci do lasu. Piwko. Ale po co zabrać butelkę ze sobą? Bierzemy i te słoiki. Polecamy wszystkim 15 minut dla lasu. Tu jeszcze z zawartością trzeba to wylać. Żuczki, wychodźcie. Niestety, widzicie? I one się tam... Zobaczcie, ile robaczków. I one się niestety tam, no co, zginą tam. Widzicie wy to? Taki duży worek i żeby tak szybko się napełniał. Butelczyna kolejna. Plasticzki jakieś, lody. Jak tak można? Pozdrawiam wszystkich oglądających, wszystkich moich subskrybentów, mojego przyjaciela Flaming Recycling, który zobaczcie, ile już ma w worku.
plastiki. Chwila sprzątania. Starczy się obrócić. W drugą stronę. Jeszcze z zawartością. Naprawdę w głowie się nie mieści. Dobrze, że są takie osoby, którym to przeszkadza i posprzątają. Proszę, kolejna małpeczka. Naprawdę worek zapełnia się w niesamowitym tempie. Wrzucane do środka, żeby nie było widać. Ale wejdziemy. Weźmiemy jedna, druga, trzecia butelka. Tu jakieś specyfiki do samochodu. Ale po co wyrzucić do kosza, jak można do lasu? Przejechać, wyrzucić. Tragedia. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w 15 minut dla lasu. Pomóżmy temu środowisku, bo jak my tego nie zrobimy, to będzie źle. Kolejna bydleczyna. Chipsy były. Gdzie się nie pójdzie, to jakieś śmieci, zobaczcie. Dwa pełne prawie worki. Flaming tam kosi puszeczki, czterogroszóweczki. Ja na razie się nie spotkałem. Ile sprzątamy? 10 minut. Zobaczcie, dwa pełne worki. Przy okazji można się dotlenić w lesie. Fajnie spędzić czas, poszukać grzybków. Zawsze to będzie lepiej wyglądało niż kolejne śmieci. Mnie osobiście lepiej się chodzi, jak nie ma śmieci w lesie. Jest kolejna butelczyna. Bo jak tak dalej będzie, to naprawdę będzie źle. Patrzcie, nie zbieramy nawet całych 15 minut. Dwa pełne worki śmieci. Jakieś czterogroszóweczki. Jest dużo lepiej, jak się pozbiera śmieci. Teraz można się swobodnie obejrzeć i ich po prostu nie ma. Pozdrawiamy wszystkich, którzy sprzątają. Kanał z głowy, prosto z Grudziądza. Niecałe 15 minut, mamy dwa pełne woreczki. Polecam wszystkim, aby spróbowali 15 minut dla lasu. Challenge Flaminga, którego pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich, którzy sprzątają. I co? Powoli zbieramy. Pakujemy do samochodu. Wywieziemy po prostu do kosza. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, na razie.